Hej, witam się z Wami bardzo serdecznie i dzisiaj przed nami test podkładu z benefitu, a mianowicie tego Hello Flawless Oil Free SPF 25 Oxygen Wow. To jest podkład, słuchajcie, który chyba jest tak samo lubiany jak znienawidzony. Czytałam bardzo, bardzo różne sprzeczne opinie na jego temat i generalnie głównym zarzutem, jaki dziewczyny do niego mają, to jest to, że ma za słabe krycie. Ale sprawę zbadałam, wczytałam się w różne opisy i na stronie przeróżnych sklepów internetowych, i na stronie producenta. I główną cechą tego podkładu, znaczy główną cechą, jedną ze specyficznych cech tego podkładu jest to, że on ma krycie słabe, delikatne, w stronę średniego. Oczywiście w zależności od ilości nałożenia kosmetyku, ale generalnie jest to podkład taki lekki. A zatem, podkład należy do rodziny tych delikatnych, kryjących słabo, ewentualnie średnio. Tak jak wspomniałam, ma SPF 25, czyli na słoneczne dni jak znalazł. Oprócz tego, ma beztłuszczową formułę, czyli dla cer takich mieszanych, czy też tłustych, na pewno będzie fajny. I jeszcze muszę dodać, że jest to podkład rozświetlający, czyli on nie ma właściwości matujących. Bardzo jestem ciekawa, jak on się sprawdzi u mnie. Bo tak, po pierwsze, ja mam cerę taką z tendencją do błyszczenia się. Po drugie, nie mam może jakichś wielkich przebarwień, blizn i tak dalej, natomiast mam zaczerwienienia, więc też ciekawe, jak będzie z kryciem. I muszę dodać jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę skusiłam się na niego z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to podkład Benefitu. Ja nigdy tego podkładu nie miałam, a markę Benefit bardzo, bardzo lubię. Po drugie, muszę Wam powiedzieć, że też skłoniły mnie do tego te właśnie takie bardzo różne mieszane opinie. I sama jestem ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi. Jeszcze raz podkreślam, jeśli poszukujecie krycia takiego mocnego, coś jak, nie wiem, Double Wear na przykład, to ten podkład od razu odpada, bo to jest podkład delikatny. Natomiast jeśli lubicie efekt takiej naturalnej skóry, no to to może być to. I dzisiaj wymyśliłam tak, że nałożę go przy Was oczywiście, przy Was też nałożę korektor, naszykowałam sobie też kosmetyki takie kremowe, zrobimy kremowe konturowanie, po prostu sama jestem ciekawa, jak to wszystko na tym podkładzie się sprawdzi. No i oczywiście zobaczymy się też wieczorem, żeby sprawdzić, jak to wszystko nam przeżyje. Podkład prezentuje nam się tak. Ta buteleczka jest taka plastikowa, raczej leciutka, taka delikatna. Ma oczywiście tradycyjną pompkę. Ja mam podkład w odcieniu Petal. To nie jest najjaśniejszy. Aha, w ogóle, słuchajcie, jest dosyć duża gama kolorystyczna i w Sephorze stacjonarnie dostępna i gdzieś tam na stronie, także jest w czym wybierać. Już wyciskam na dłoń troszeczkę. Podkład taki rzadziutki. Pachnie tak kremowo, tak delikatnie. No i nakładamy. Taki żółtawy jest ten odcień, który ja mam, ale to dobrze, bo dla mojej cery będzie akurat. Od razu mogę Wam powiedzieć tak. Ze względu na tą wodnistą konsystencję rozprowadza się tak bardzo, bardzo łatwo, tak wodniście, tak klejąco. Nie ma żadnego problemu, nie jest taki tępy przy rozprowadzaniu. Wiecie, o co chodzi. Krycie rzeczywiście delikatne. Zobaczcie. Tutaj na czole widać mi zaczerwienienia. Tutaj trochę też. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo ładnie łączy się ze skórą i rzeczywiście daje efekt takiej naturalnej skóry, takie zdrowe glow. Ja sobie jeszcze troszeczkę dołożę tylko tutaj na czoło i tu na policzki, może jeszcze ciuteńkę na nos, ale tak to tę jedną warstwę bym zostawiła. Przepraszam, że tak skrzeczę momentami, ale mi głos zaczyna wysiadać. Ok, jeszcze troszeczkę dołożę, tak jak mówię, w te miejsca. No tak, jeśli ktoś potrzebuje silnego krycia, to nie jest ten podkład. To na czoło mi się trochę za dużo nałożyło, ale trudno, jakoś to rozprowadzę.
Bardzo ładnie się stapia ze skórą. No i zobaczcie, na razie jest tak. Generalnie po bokach mam w sumie jedną warstwę. Na czole są dwie, na nosie i tutaj troszeczkę na policzkach. Moim zdaniem jak na razie jest w porządku. Tak, i daje efekt takiej drugiej naturalnej skóry. A jeszcze Wam powiem o takim miłym odczuciu. Po nałożeniu on daje wrażenie takiego jakby nawilżenia, wiecie, chyba to z tego względu, że jest taki wodnisty, taki bardzo rzadki. Także jak na razie w porządku. Teraz jeszcze nałożę korektor przy Was, no i to konturowanie zrobimy. No i może jeszcze przypudruję. Na razie wygląda to tak, słuchajcie, efekt bardzo mi się podoba. A i jeszcze jedna rzecz, jak sobie tak dotykam teraz twarzy po nałożeniu tego podkładu, to on się trochę klei. Mam nadzieję, że to się jakoś uspokoi, to klejenie. No ale dobra, dajmy mu jeszcze trochę czasu. Tu mam przygotowane takie duo z L'Oreala i tym sobie zrobię konturowanie. Zobaczymy, jak się będzie jedno z drugim łączyło. Jak widzicie, jak na razie wszystko się ładnie rozprowadza. Oczywiście ten makijaż jest świeży, ja ten podkład dopiero nałożyłam, więc zobaczymy, jak to się zachowa w ciągu dnia. Ale tak, na twarzy sam podkład rozprowadza się bardzo fajnie. Ładnie łączy się, tak jak widzicie, z innymi kosmetykami. Nie wiem, na razie ja nie widzę jego minusów. Podkreślam, jeśli ktoś lubi mocne krycie, no to rzeczywiście może to być minus. No ale to też, wiecie, kupując podkład, trzeba sobie zadać pytanie, czego ja potrzebuję, bo jeśli potrzebuję mocnego, intensywnego krycia, a producent podaje, że to ma krycie słabe, no to jakby nie ma sensu kupować tego podkładu, jasna sprawa. A to klejenie, o którym Wam przed chwilą wspomniałam, staje się takie mniej wyczuwalne. Nie wiem jak Wam, ale mnie się ten efekt bardzo podoba. Rzeczywiście to jest efekt takiej zdrowej, naturalnej skóry. Okej, jeszcze to wszystko przypudruję. Tutaj mam Healthy Balance Bourjois, a resztę makijażu zrobimy poza kamerą. Najpierw troszeczkę zagruntuję ten korektor. No i na całą twarz. Zobaczcie. Moim zdaniem generalnie bardzo ładny efekt. Naturalna skóra, zdrowo wyglądająca, wydaje mi się, że ten podkład daje podobny efekt, jak wiecie co, jak Perfecton. To jest mniej więcej to samo. Ten sam typ zdrowo wyglądającej skóry, przy czym Perfecton jest taki troszeczkę cięższy i jeśli chodzi o konsystencję i ma trochę mocniejsze krycie. Ten jest zdecydowanie delikatniejszy. Bardzo fajny podkład, jak na razie. Wykończę makijaż poza kamerą i jeszcze do Was wrócę. No hej, jestem w wykończonym makijażu. Generalnie tak jak widzieliście, wszystko rozprowadziło się ładnie. Boi, puder, ten kremowy produkt do konturowania, korektor ładnie się z podkładem połączył, także to wszystko jakby nie sprawiało problemów. Podkład też ładnie się połączył ze skórą, ładnie się z nią stopił. To klejenie w tej chwili po wykonaniu całego makijażu jakoś tak, wiecie, ustąpiło. W ogóle nie czuję, żeby mi się buzia kleiła, wszystko jest ok. Na razie wygląda to bardzo ładnie. Mamy godzinę 9 rano, zobaczymy się tak mniej więcej około 18, może nawet 19, więc troszkę ten podkład na twarzy posiedzi. No i zobaczymy, czy on rzeczywiście jest taki wart grzechu, czy raczej należy go krytykować. Tak jak mówię, mnie na razie wszystko się podoba i żadnych zarzutów wobec niego jak na tę chwilę nie mam. Okej, do zobaczenia wieczorem. Hej, witam Was serdecznie w podsumowaniu. Jest po 18, więc parę ładnych godzin już minęło od momentu, jak robiłam makijaż, no i jak się prezentuje nasz podkład, już Wam pokazuję. No i zobaczcie, całość wygląda tak. Nie wiem, moim zdaniem jest jak najbardziej ok. Od razu powiem, że tak, wiem, że się świecę, ale po pierwsze, tak ma moja cera, a po drugie, przypominam, że podkład nie ma właściwości matujących, tylko jest to podkład rozświetlający. Podkład rozświetlający o delikatnym kryciu, który ma nam raczej wyrównywać koloryt, dawać efekt naturalnej skóry i moim zdaniem jak najbardziej to robi. Nie mogę powiedzieć, że on nie ma krycia, bo krycie ma. Jest to krycie delikatne, ale o tym informuje producent, więc jakby nie ma się tutaj czego czepiać. Przypominam, że tu na nos i na czoło nałożyłam po dwie warstwy i tak jak widzicie, nic mi się nie pościerało. Jakiś tam
zagłębień, czy jakichś tutaj głębszych zmarszczek, na przykład koło nosa, nie podkreśliło. Ładnie się to wszystko trzyma, cały makijaż siedzi na miejscu, więc generalnie podkład jak najbardziej fajny. Tylko wydaje mi się, że te wszystkie komentarze takie negatywne w stosunku do niego były spowodowane tym, że chyba dziewczyny, które go nie polubiły, po prostu miały oczekiwania takie, że on będzie miał, wiecie, takie super, super mocne krycie. Tymczasem jest to podkład delikatny po prostu i od niego nie można niczego więcej oczekiwać. Podkład delikatny dla tych osób, które lubią mieć po prostu tak odświeżoną cerę, ujednolicony koloryt. Absolutnie nie dla tych z Was, którzy lubią takie mocne, ostre krycie. Nie. Podkład delikatny bardzo ładnie się spisuje. Moim zdaniem stanął na wysokości zadania, zrobił to, co ma zrobić. No i zobaczcie, po tylu godzinach naprawdę uważam, że jest w porządku. Muszę Wam nawet powiedzieć jedną rzecz. Ja mam trochę katar w tej chwili i przecierałam nos. Nie wiem, czy on się tu pościerał przy brzegu nosa. Może tu od spodu trochę? Ale to tak chyba delikatnie, więc nawet w tych miejscach jakoś przetrwał i siedzi. Tutaj chyba troszeczkę się starł, tak mi się wydaje, bo mam taki nos zaczerwieniony. Ale to też nie wina podkładu, tylko moja. Więc poza tym wszystko naprawdę okej. Także w mojej ocenie podkład naprawdę świetny, a marka Benefit dalej stanęła na wysokości zadania. Ja tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. I jeszcze tak się teraz zastanowiłam, że nie powiedziałam Wam chyba o jednej rzeczy. Bo to, że jest dostępny w Sephorze, no to jasna sprawa, bo to Benefit, więc generalnie marka do kupienia w Sephorze. I teraz cena. Cena około 160 paru do 170 zł. Ale warto oczywiście zapolować wtedy na niego, kiedy ma się zniżka, kiedy jest jakaś promocja w Sephorze typu 10, 15 czy 20%. I tak na podsumowanie, moi drodzy. Podkład uważam wart swojej ceny. Aha, oczywiście będziecie tutaj dyskutować, czy drogi, czy niedrogi. Ja tego nigdy nie oceniam, bo dla kogoś 160 parę złotych to może być niewielka kwota, a dla innej osoby 160 parę złotych to będzie bardzo dużo. Więc jakby o tym nie dyskutuję, to już należy do Waszej własnej decyzji. Natomiast podkład wart swojej ceny. Uważam, że przez tyle godzin makijaż utrzymuje się, ta cera jest elegancka, bardzo ładnie wygląda, tak może świeżo, nie wiem czy świeżo to nie za dużo powiedziane, to ocencie sami. Natomiast wygląda cały czas na taką zdrową, zadbaną, nie wygląda to na taki wymęczony, brzydki, taki przenoszony makijaż. Więc bardzo fajny podkład i jeszcze raz powtarzam, nie mocno kryjący. To jest jeden z podkładów delikatnych, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny, dający piękny efekt i wart uwagi. I to tyle w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że test Wam się spodobał i że spodobał Wam się podkład Benefitu. Napiszcie oczywiście, jakie są Wasze wrażenia, a może się też z nim zetknęliście i napiszcie, jakie są Wasze uwagi na temat tego podkładu. Być może Wasze opinie będą się różniły z moją. Tak jak mówię, mnie się podkład bardzo podoba i coś mi się wydaje, że chyba trafi do grona ulubieńców, bo ja taki efekt na skórze po prostu bardzo lubię. Ok, teraz to już naprawdę wszystko. Dzisiaj się z Wami żegnam. Na razie, cześć!